Powiem tak, że średnio jestem zadowolony z tego względu, że pałac jest w remoncie. Nie da się tam już dostać do środka, a jeżeli się już dostanie, to są wszędzie alarmy. Kurde, chciałbym chociaż zerknąć, jak wygląda. Kurde, jest piękny. A najgorsze jest to, że nie mogę się tam dostać. Jechaliśmy tutaj naprawdę z bardzo daleka. Sam przylot do Portugalii już jest bardzo fajny i ciekawy, ale pochłonął sporo czasu. Tutaj jest podstawiona belka. Spróbuję zerknąć chociaż do góry. Może nie będzie problemu z tym. I żaden alarm się nie włączy. Jestem na murku. Na chwilę, chyba że się włączy alarm, wtedy szybko stąd znikamy. Willa jest już remontowana, co nam znacznie utrudniło wszystko. Spróbujemy zejść kawałek na dół. Jest to trochę ryzykowne, bo nie wiem, czy ochrona jest na miejscu. Jedźcie gdzieś dalej autem. No. Jak będą ścigać, to ja lasu. Dobra. Wiecie co? Może wejdę najpierw na dach. Jest mniejsze prawdopodobieństwo, że będą tu czujniki ruchu. Tam jest dom, w którym ktoś mieszka. Także muszę unikać tego. Muszę kawałek dalej odejść. Czekałem na to miejsce od bardzo, bardzo dawna. Teraz udało się tutaj dotrzeć i okazuje się, że jest w remoncie. Z jednej strony to bardzo dobra wiadomość, że takie miejsce zostanie, a nie zostanie zniszczone. Spokojnie pokażę wam tyle, ile mogę. Zobaczcie, jakie ładne koniki. Cała posiadłość jest naprawdę piękna. Tylko, że są już tutaj wszędzie kamery. Zobaczcie, kontener. Robota ruszyła. To z grubej rury. A oto jest replika pałacu Disneya. Właściciel miał powiązania z kartelem narkotykowym, a zameczek zbudował dla swojej córki. Obawiam się, że ktoś może być w budynku.
ale posiadłość. Jest przepięknie. Kurde, ale szkoda, że nie udało się tutaj dotrzeć. Że nie udało się tutaj dotrzeć, kiedy jeszcze można było wejść spokojnie. Ale myślę, że... Ale i tak się cieszę, że tutaj dotarłem i mogłem zobaczyć ten pałacyk. Kurde, bardzo bym chciał wejść do środka, ale obawiam się, że będą tam czujniki ruchu. To oznaczałoby, że trzeba będzie uciekać. A tego nie chcemy. Nie widzę, żeby ktoś był w środku, ale widzę rozstawione alarmy i nowe szyby wstawione. Dobra, moi drodzy, nie będę ryzykował za bardzo. Nie chcę, żeby mnie stąd zginęła ochrona, nie wiem jak reagują na eksplorację. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zobaczcie. Wszystko jest w remoncie, ale coś tam widać. Wszędzie narzędzia. Patrzę, gdzie są kamery, żeby mnie tutaj nikt nie widział. Tutaj ich nie widać. Gładzie położone, wszystko przygotowane do remontu. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy. Cieszę się, że mogłem chociaż tutaj wejść na chwilkę. A teraz już opuszczę te piękne miejsce. Szkoda. Szkoda, że nie dotarłem tu wcześniej. Ale tak bywa ostatnio bardzo często. Dobra. Teraz już na spokojnie możemy sobie stąd wyjść. Pokażę wam jeszcze bramę główną. Przy bramie głównej też kamera stoi. Także już na pewno widzieli, że tutaj jesteśmy, że się kręcimy. Dlatego trzeba stąd zjeżdżać jak najszybciej. Powiedziałem Adamowi, żeby przejechał trochę dalej, jak najdalej od posiadłości, żeby nie było problemu. Teraz tylko oby wyjść z tego terenu i wszystko będzie dobrze. Jaki duży parking. Pewnie dla budowlańców. Zobaczcie bramy. Dwa lwy pilnują wejścia. A oto i cała posiadłość. Jest przepiękna. Tutaj jest kamera, pomachamy kamerze. Fajnie, że się wzięli za to, że kolejne piękne miejsce nie będzie niszczało, a jednak dostanie nowe życie. Dobra, idziemy stąd. Naprawdę można było zejść na dół. Widziałem otwarte okna, ale skoro jest tam już remont, to nie ma sensu tam wchodzić. Zobaczcie, jakie ogromne mury. Kiedyś, zanim jeszcze brama była otwarta, ludzie przechodzili tutaj płotem. Zobaczycie, troszeczkę jest poniszczony. Ale właśnie to była jedna z dróg, którym się dostawali tutaj do środka.
właśnie przeskakiwali tutaj gdzieś, o tam na końcu. Na końcu przeskakiwali przez płot. Zobaczcie, płot troszkę wygięty. Może będzie to widać tak. Tędy wchodzili. Tędy wchodzili. To było kiedyś jedyne wejście. Tu też się troszkę mur posypał. No jakby nie było, ludzie dewastują. Nie ma się co dziwić, że później ochrona stacjonuje na takich obiektach. Ja teraz tylko poszukam Adama, jak daleko odjechał autem. I zakończymy eksplorację. To jest wejście od drugiej strony. Dobra. Moi drodzy, żegnam się z wami i do zobaczenia na kolejnej wyprawie. Tym razem się nie udało, ale obiecuję, że do następnego miejsca dostanę się i nagram bardzo fajny film. Na razie, trzymajcie się, do zobaczenia.